Panie, chcemy Ci dziękować za to, że Twoja prawda jest niezmienna. Wszystko przemija, ale Twoje słowo nigdy nie przemienia, ani jedna jota, kreska. Wszystko się wypełni, to co powiedziałeś, Panie, to wszystko, co tyczy się Twojego Kościoła, jest prawdą. To się wypełni, Panie, i dziękujemy również Tobie za to, że przyjdziesz po swój Kościół. Chcemy, żebyś panował w naszym życiu. Wyznajemy, że tak często tak nie jest, Panie. Panie, chcemy, abyś działał i ucz nas tego każdego dnia. Pokazuj nam przez swoje słowo, przez swojego ducha, czego nam brakuje, abyśmy poddawali się pod Twój osąd, pod Twoje słowo i zachęceni również Twoim głosem mogli iść do przodu, nie patrząc na ten świat, Panie. Amen. Otwórzmy list Jana, pierwszy list Jana, 4 rozdział. Przeczytamy kilka wersetów. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Przeczytamy od 17, myślę, że do 19 wersetu. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 17 do 19 wersetu. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Poprzednio mówiłem o tym, że ten niewidzialny Bóg, którego nikt z ludzi nie jest w stanie zobaczyć, stał się widzialny w Jezusie. Apostoł Jan mówi, że ten niewidzialny Bóg stał się widzialny w Jezusie, ale też On jest widzialny w Kościele, kiedy miłość jest obecna. Boga można zobaczyć w miłości z Jego ludu. Mówiłem o tym, że Jan też zwiastował o tym, że chrześcijanie uwierzyli w miłość Bożą, która przyszła w osobie Jezusa. Jan widział tą miłość, rozmawiał z tą miłością, działał z tą miłością, z Jezusem Chrystusem. Miłość jest papierkiem lakmusowym zbawienia, tak naprawdę całego Twojego chrześcijaństwa. To jest najważniejszy test tego, czy jesteś Bożym dzieckiem, jesteś osobą narodzoną na nowo, czy nie. Od iluś tam tygodni czy miesięcy mówię z Księgi Jana. Nie wiem, jak wypadacie w tym teście. Nie wiem, jak patrzycie na siebie i jakie oceny dostajecie na podstawie tej Księgi Jana. Jakim chrześcijaninem jestem? Jaką chrześcijanką jestem? Czy w ogóle jestem osobą narodzoną na nowo? Dzisiaj w tych wersetach Jan mówi o tym, co miłość daje. Myślę, że każdy chrześcijanin, przynajmniej świadomy, to jest ktoś, kto kocha zdrową naukę. To jest ktoś, kto w życiu którego widać miłość, widać posłuszeństwo, widać świętość, widać sprawiedliwe życie, jest pewność w modlitwie, jest zaufanie do Boga w modlitwie. I Jan teraz mówi o błogosławieństwach doskonałej miłości. O tym temacie już wspominał, o doskonałej miłości. Pamiętajcie, że to nie znaczy bezgrzeszna. Doskonały to znaczy dojrzały. Doskonała miłość, czyli miłość, która dorosła, odpowiednio się rozwinęła. I od 7 do 21 wersetu głównym tematem jest miłość. Jan ciągle mówi o miłości. 26 razy używa tego słowa. Miłość, miłość, miłość. Dzisiaj widzimy słowa miłość, która się znowu wybija, ale również pojawia się nowe słowo Jana, strach, kara. Jan mówi, w tym miłość do nas doszła do doskonałości. W czym? W czym ta miłość doszła do doskonałości? Co jest tym czymś? Zobaczcie na końcówkę 16 wersetu. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I właśnie w tym trwaniu, Twoim trwaniu w nim i Jego trwaniu w Tobie, widoczna jest doskonała miłość. I można powiedzieć, że jeżeli
Nie ma trwania Twojego w Jezusie i On nie trwa w Tobie. Jesteś osobą na razie potępioną. Trwanie, to słowo bardzo znane u Jana, często powtarzane. Jan mówi o tej ponadnaturalnej jedności, społeczności Bożego dziecka z Bogiem i Boga z Bożym dzieckiem. Czy doświadczasz tej społeczności z Bogiem? Czy możesz powiedzieć, trwam w Bogu, a Bóg trwa we mnie? Dlatego, że ta relacja jest najważniejszą relacją w tym świecie. Jeżeli masz relację z Bogiem, to Jego życie jest w tobie i to życie może płynąć do ciebie. Jest wymiana życia, jest wymiana myśli. To życie może rozwijać się w tobie. Stajemy się w Bogu dojrzalsi, dorośli w Bogu. Kiedy patrzysz na swoje życie, jak wyglądało rok, dwa, pięć lat temu, a jak wygląda dzisiaj, czy możesz powiedzieć, jestem bardziej dorosły w Bogu, bardziej dojrzały w Bogu? Jesteśmy podłączeni do Boga, mówi Jan, a Bóg jest w nas i do nas jest podłączony. To w tym trwaniu możesz zobaczyć i doświadczasz tej doskonałej miłości. Przypomnę, trwać znaczy pozostawać, przebywać w społeczności, polegać na Bogu, podziwiać Go, odpoczywać w Nim, wykonywać Jego dzieło. Jako Boże dzieci trwamy w Słowie, trwamy w modlitwie, trwamy w społeczności, trwamy w uwielbieniu, trwamy w posłuszeństwie, trwamy w świętości, trwamy w miłości i tak można wymieniać. Miłość doszła do doskonałości, albo udoskonala się, albo jest doskonała. Ta miłość jest uczyniona, jest czyniona doskonałą, kiedy trwasz w Nim, a On w tobie. Ona się zmienia, wydoskonala. I kiedy czytasz fragmenty Nowego Testamentu, to widzisz, że jesteśmy powołani do tego, żeby rosnąć. Jako wierzący mamy wzrastać, na przykład Piotr mówi w drugim swoim liście 3,18, w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy wzrastać w prawdzie, mamy wzrastać w świętości, w sprawiedliwości, mamy wzrastać w mądrości, mamy wzrastać w miłości. I czynisz to, wzrastasz w odpowiedzi na Bożą miłość. Dojrzała, dorosła miłość. Coś, co zaczęło rosnąć, rosło, osiągnęło konkretną fazę dojrzałości. Rośniemy głębiej w Boga, dalej w Boga, szerzej w zrozumieniu Jego miłości, Jego osoby. Znamy to powiedzenie, że najważniejsze jest to, aby rzeczy najważniejsze były najważniejsze. Jan mówi, najważniejsza jest miłość do Boga. Od 7 wersetu 4 rozdziału mówi o miłości do siebie nawzajem. Jakby końcówka tego fragmentu mówi o fundamentalnej miłości, o miłości do Boga, Twojej miłości do Boga. Powiedz mi, czy rzeczy najważniejsze są najważniejsze u ciebie i u mnie? Czy to jest prawdą w Twoim życiu? Czy moja miłość jest miłością dojrzałą? Bo myślę, że czasami odkrywacie, że wasza miłość do Boga stygnie. Kiedyś był zapał. Dzisiaj tak trudno pewne rzeczy odnaleźć w sobie. I myślę, że niewielu ludzi, niewielu chrześcijan przyznaje się do tego. Niewielu chrześcijan chce rozmawiać o tym. Myślę, że latami możemy chodzić do wspólnoty ludzi wierzących, do kościoła, ale nie poruszać fundamentalnych, najważniejszych kwestii w rozmowie. Możemy rozmawiać o wszystkim, ale może odkrywasz, że dosyć trudno ci rozmawiać tak szczerze i otwarcie w gronie Bożych dzieci o twojej miłości do Boga, o twojej wierze, o twoim grzechu, o twojej świętości. I możemy ukrywać się za zasłoną nawet służby. Myślę, że społeczność ludzi wierzących to jest społeczność, która musi
zadawać pytanie sobie nawzajem. Pytania w stylu, jak twoja miłość do Boga? Jak w wierze, bracie, stoisz? Jak twoje czynienie dobra? Najdoskonalszą, najważniejszą miłością to jest miłość do Boga. To jest ważniejsza niż miłość do twojej żony, do twojego męża, do twoich rodziców. To jest najważniejsza miłość. Czy to znaczy, że jeżeli kocham Boga, to przestaję kochać moją żonę? Nie, ale wiemy, że im bardziej kochamy Boga, tym bardziej kochamy bliskich. I o tym będę mówił w późniejszym czasie. Możemy wzrastać w miłości, w pasji, w pewnych uczuciach, pragnieniach względem Boga. W jakiś sposób, a kiedy jesteśmy w Słowie, kiedy to Słowo jest w nas, kiedy trwamy w modlitwie, uczymy się, dojrzewamy. Kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy jesteśmy posłuszni, to uczymy się i wzrastamy w miłości. I zobaczcie, co mówi Jan. Doskonała miłość daje niezachwianą pewność. Doskonała miłość daje pewność i zobaczcie, w dniu sądu. To nie jest byle jaka pewność, ale to jest pewność, kiedy człowiek staje w obliczu Boga. Może mieć odwagę, może mieć ufność, może być wolny w mówieniu i staniu przed Bogiem. I kiedy patrzysz na swoją osobę i gdyby w tym momencie twoje życie zostało przerwane i stajesz przed Bogiem, to powiedz mi, czy masz pewność, czy będziesz miała śmiałość stanięcia przed Bogiem? Czy może bardziej myślisz o tym, że będę osobą, która chyba raczej będę się wstydzić? A może jesteś osobą, która będzie krzyczeć, tak jak czytamy w Bożym Słowie, góry i pagórki, przykryjcie nas przed gniewem tego, który nadchodzi, który przychodzi. Jan wspominał już o śmiałości, na przykład w 2 rozdziale, 28 wersecie, kiedy mówią o trwaniu w Jezusie. I on mówi, a gdy On się objawi, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim. On mówił o śmiałości wcześniej. W 3 rozdziale mówił, jeżeli nas sumienie, serce nie oskarża, możemy śmiało, odważnie stanąć przed Bogiem. W 5 rozdziale mówi o śmiałości, pewności wysłuchanych modlitw. I wiesz co, dzień sądu, dzień najważniejszy z dni, będzie dniem wstydu, będzie dniem paniki, będzie dniem strachu, będzie dniem terroru, będzie takim dniem dla bezbożnych, dla nieodkupionych, dla buntowników, dla ludzi, którzy są w ciemności. Taki właśnie będzie ten dzień, dzień sądu. Ale Jan mówi, że Boże dziecko kochające ma ufność i pewność w dniu sądu. I wiesz co, ta pewność, ta ufność, ta śmiałość jest w jakiś sposób, jest dowodem tego, że twoja miłość jest dojrzała. Czy chrześcijanin stanie przed sądem? Czy chrześcijanin stanie przed takim samym sądem, przed jakim stanie bezbożny? Wiesz co, nie będziesz sądzony sądem zbawienia albo potępienia. Sądem wieczności, kiedy twoja wieczność będzie się ważyć. Społeczność z Bogiem czy piekło. Wiesz, że nie staniesz przed takim sądem? Jako Boże dziecko już przeszedłeś ze śmierci do życia. Wielki biały tron, wielki biały sąd to jest czas dla bezbożnych. Ale wiemy, że każde Boże dziecko stanie przed sądem Chrystusowym. To nie będzie sąd zbawienia, ale to będzie sąd, kiedy będzie oceniane twoje i moje chrześcijańskie życie.
I czytamy o tym, że będziemy szkodę ponosić. Pewni ludzie będą ledwo zbawieni jak przez ogień. Każdy z nas, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, staniesz przed sądem Chrystusa. Jak kochałem? Czy moją motywacją była miłość? Czy wykonywałem Boże dzieło? Paweł, widzicie, do Koryntian 5:10, 2 Koryntian 5:10, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Ale wiesz co, to nie będzie dzień paniki, terroru dla ciebie, wstydu, ucieczki od Boga. Paweł w liście do Koryntian w 3 rozdziale, pamiętacie, kiedy mówił, że jako dobry budowniczy fundament położył, tym fundamentem jest Jezus. I każdy z nas buduje na tym fundamencie, albo ze złota, srebra, drugich kamieni, albo z byle jakich materiałów, drzewa, siana, słomy. W dniu sądnym to wszystko wyjdzie na jaw. I tutaj nie mówi o ogniu, Paweł nie mówi o ogniu piekielnym, ale ogniu Chrystusowego sądu. Powiedz mi, czy masz ufność, czy masz pewność? Bo Jan podaje sekret tej śmiałości, tej pewności, kiedy staniemy przed Bogiem. On mówi, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest sekret tej śmiałości. Jan wcześniej mówił, że wiemy, że będziemy do Niego podobni, kiedy zobaczymy Go twarzą w twarz, kiedy On powróci. Wcześniej mówił o tym, będziemy do Niego podobni w tym kontekście uwielbionych ciał. Ale wiesz co? Kiedy patrzysz i myślisz o swojej pozycji w Jezusie, to nawet każdy z nas jest posadzony z Nim w niebiosach. To jest prawda na temat ciebie. Pod względem pozycyjnym jesteśmy tacy jak On. I wiesz co? Pomyśl w takich kategoriach, że Ojciec postępuje z nami, jak postępuje ze swoim synem. Ze swoim umiłowanym synem. Czy myślisz, że Jezus się boi Ojca? Myślisz, że Jezus ucieka od Ojca? Wstydzi się Go? A Ojciec się Jego wstydzi? Ojciec bardzo wyraźnie powiedział, to jest mój umiłowany syn. I myślę, że mało myślimy i patrzymy na siebie w takich kategoriach. Że tak jak ojciec patrzy na syna, tak i patrzy na swoje dziecko. I bardzo często jesteśmy rozgrywani przez emocje wstydu, strachu, paniki, bo coś złego zrobiliśmy. Pomyśl o Jezusie, jaki On jest teraz, siedzący po prawicy Ojca na tronie, akceptowany całkowicie przez Ojca, którego Ojciec wzbudził z martwych. To jest obiekt ojcowskiej miłości. Doskonała relacja z Ojcem Jezusa. Niezachwiana, niezłamana społeczność. Wzajemna miłość między nimi. Taka jest relacja Ojca z Synem tam w niebie. I taką samą pewność możesz mieć w dniu sądu. Jestem akceptowany. Jestem bezpieczny. Jestem ważny. Jestem przyjmowany tak samo jak syn. To jest szok. Jak to możliwe? Tylko w Jezusie to jest możliwe. Jeżeli jesteś zbawiony, to wiesz, że jesteś zbawiony. Jeżeli kochasz, to masz ufność. Masz zaufanie do Boga. Czy to jest prawdą w swoim życiu? Czy właśnie tak patrzysz na siebie? Akceptowany, przyjęty przez Boga, śmiało mogę stawać przed Jego obliczem, kiedy moje życie się skończy, kiedy Chrystus wróci. Jaka jest prawda w tym temacie, w Twoim życiu? Dalej, Jan mówi, doskonała miłość usuwa strach. Doskonała miłość wyrzuca strach. Jan mówi, że miłość i strach, one nie mogą być razem, one nie funkcjonują razem w chrześcijańskim życiu.
Nie możesz kochać Boga i w tym samym czasie się Go bać, uciekać od Niego. To jest niemożliwe. Nie mówię o bojaźni Bożej, ale mówię o strachu przed Bogiem. Znamy to słowo, fobia. Tego słowa używa Jan. Pomyślcie, jak bardzo strach może kontrolować i niszczyć człowieka. Strach. Jeżeli czegoś się boisz, to coś może ciebie zadręczać. Męczy ciebie. Nie możesz spać. Niektórzy ludzie z powodu strachu stają się jak takie kamienie, nie są w stanie zareagować. Tak bardzo się boją. Strach. Bałanie się. Kilka ciekawostek. Louis Ludwig Pasteur. Znamy tego francuskiego chemika. On był prekursorem mikrobiologii. To on opracował różne szczepionki, między innymi na wściekliznę, wąglik, cholerę. Wiecie, że tak panicznie ten człowiek, tak panicznie bał się brudu i infekcji, że wzdrygał się przed podawaniem ręki ludziom. Bał się zarażenia. Coś poczytałem na temat fobii i jestem w głębokim szoku, czego ludzie się boją w dzisiejszym świecie. Jakie fobie istnieją? Przed wysokością, przed wodą, przed łysieniem i łysymi ludźmi? Strach przed kolanami? To jest jak jakiś science fiction, ale tak jest, taka jest prawda. Strach przed owłosionymi ludźmi, przed przedmiotami po prawej stronie, po lewej stronie. Przed siedzeniem, przed staniem, przed zorzą polarną, przed fioletowym kolorem. Zachęcam do lektury. Poczytajcie, czego ludzie dzisiaj boją się. Jakie mają zaburzenia. Przed stomatologiem, to jest zrozumiałe. Strach przed zębami jest też. Jest strach przed strachem. 5-letni Johnny był w kuchni. Jego mama przygotowała jakieś kolacje i poprosiła go, żeby poszedł do spiżarni po jakąś zupę pomidorową w puszce, ale on nie chciał tam wchodzić, bo tam jest ciemno. I odmawiał, ale mama stanowczo mówi: pomóż mi, przynieś mi proszę tą puszkę zupy. Ale on się wahał. Aż w końcu mama mu powiedziała, no to co mówi chrześcijanka? Nie będziesz sam, będzie z tobą kto? Pan Jezus. A więc ten chłopiec podszedł do tej spiżarki i powiedział: Jezu, jeżeli tam jesteś, czy mógłbyś mi podać zupę pomidorową? Innej nocy pewien chłopczyk, była burza, bał się burzy. Oczywiście mama była przy dziecku. I już miała zgasić światło, gdy ten chłopczyk drżącym głosem zapytał: mamusiu, ale zostaniesz ze mną przez całą noc? Myślę, że mądra mama raczej tak nie robi. I wiecie, co powiedziała ta mamusia? Uśmiechnęła się szeroko do niego. Uściskała go ciepło, pocieszała go. Czule zaczęła do niego mówić i mówi: nie mogę, kochanie, zostać całej nocy, bo muszę spać w pokoju taty. Nastąpiła taka długa cisza i w końcu ten chłopczyk przerwał tą ciszę drżącym głosem, mówiąc: tata, taki wielki mamin synek. Naukowcy od czasu do czasu badają to wszystko, czego boją się ludzie najbardziej. Wiele lat temu naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa zaczęli badać dzieciaki z podstawówki. Czego te dzieci bały się w latach 60. Posłuchajcie. Najbardziej zwierząt, przebywania w ciemnym pokoju, wysokich miejsc, obcych ludzi, głośnych dźwięków. 30 lat później. Po pierwsze, rozwodu, po drugie, wojny nuklearnej, po trzecie, raka, po czwarte, zanieczyszczenia, piąte, napad. A dzisiaj, czego boją się nasze dzieciaki? Utraty telefonu? Awarii Messengera, Facebooka? W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa strach, bojaźń. Ale o jakim strachu mówi Jan? O jakim strachu mówi Jan? Jan mówi o tak naprawdę braku strachu przed Bogiem, w relacji z Bogiem,
Przeczytałem o tych różnych fobiach, ale to jest nic w porównaniu ze strachem, który czeka bezbożnych ludzi, którzy spotkają świętego i sprawiedliwego Boga. To będzie największa fobia ich życia. Jan mówi, że w miłości nie ma strachu przed Bogiem. Miłość usuwa wszelki strach. Każdy, kto jest świadomy, wierzącą osobą, kochającą, nie boi się Boga, nie wzdryga się przed Nim. Znamy ten fragment, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jan mówi, że człowiek wierzący nie ma strachu przed wiecznym potępieniem, przed Bogiem, który może go zniszczyć w piekle, ukarać na wieki wieków za jego grzech. Jan, właśnie on mówi w 5:24 swojej Ewangelii: zaprawdę powiadam wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Amen. Koniec, kropka. Rzymian 8:1, dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Boisz się Boga? Czy masz pewność, ufność i czy masz strach? Nie mówię o bojaźni Bożej, ale o strachu. I ludzie się boją z powodu różnych rzeczy. Czasami boją się tego, co stało się w przeszłości, co ich prześladuje do dzisiaj, kiedy są dorośli. Boją się teraźniejszości. Ludzie boją się tego, co ich czeka, co przyjdzie. A może stracę pracę, nie będę miała z czego zapłacić rachunków, wyląduję na ulicy. Ale Jan mówi, że nie musisz się bać przyszłości, ponieważ twoje grzechy zostały osądzone w Chrystusie, gdy On umierał na Golgocie. I On nie może ponownie ich wyjąć na światło dzienne i ponownie osądzić, dlatego że On już je osądził w Jezusie Chrystusie. I wiesz o tym, że każdy popełniony przez ciebie grzech, każdy grzech popełniony przez kogokolwiek na tym świecie, będzie ukarany i musi być ukarany przez świętego i sprawiedliwego Boga. Każdy jeden. Zgodnie z tym świętym, sprawiedliwym charakterem Boga. Grzech będzie ukarany. Albo w piekle, w grzeszniku, albo jest ukarany w Jezusie Chrystusie. Jeżeli twoje grzechy nie były i nie są ukarane w Jezusie Chrystusie, będą ukarane. Będziesz ukarany w piekle. Żaden grzech nie zostanie nieukarany. Że nie będzie odpłaty. Nie. I również żaden grzech nie będzie podwójnie ukarany. Nie musisz się bać przeszłości. Bo Jan mówi, że On pierwszy nas umiłował. Od samego początku. Nie musimy bać się teraźniejszości. Ponieważ Jego miłość, przez to, że On trwa w tobie, udoskonala się coraz bardziej. Twoja świętość może wzrastać, twoja ufność może wzrastać. Strach jest wypierany. W opowieściach z Narni C.S. Lewis przedstawia dwie dziewczynki, Zuzannę i Łucję, które się przygotowują na spotkanie z lwem, z Aslanem. Oczywiście ten Aslan tak reprezentuje Chrystusa. Spotykają się z bobrami, zaczynają rozmawiać. I Zuzanna, kiedy się dowiedziała, że ten Aslan to nie jest człowiek, to się wystraszyła. Myślałam, że to jest człowiek. Czy on jest całkiem bezpieczny? Będę raczej zdenerwowana spotkaniem lwa. Tak, kochanie, powiedziała pani Bobrowa. I nie dajcie się zwieść, że jest ktoś, kto może stawić się przed Aslanem bez padnięcia na kolana, albo jak ktoś jest odważniejszy... Jeżeli tego nie zrobi, jest po prostu głupi. I cały czas dziewczyny mówiła, czy on jest bezpieczny? Powiedziała Łucja, bezpieczny? Kto mówi o bezpieczeństwie? Nie słyszysz, co mówi pani Bobrowa? Kto mówi o bezpieczeństwie? Oczywiście, że on nie jest bezpieczny. To jest lew. Ale jest dobry. On jest królem. Mówię ci. Jezus nie jest bezpieczny. Dla tych, których grzechy nie są przebaczone w Nim, nie będzie bezpieczny. Ale On jest dobry dla chrześcijan. On jest dobry dla swoich dzieci. On jest dobry.
Miłość nie może istnieć ze strachem. Bojaźń, czytamy, drży przed karą. Inne tłumaczenie mówi, strach udrękę ma. Tak strach, fobia łączy się z karą. Myślę, że w starych czasach chłopacy słyszeli być może to powiedzenie, poczekaj, jak tata wróci z pracy. I pojawia się strach przed tym, co nadciąga. Bo no nie słuchałem, wiem, bo byłem niegrzeczny, bo pyskowałem mojej mamie, bo byłem nieposłuszny i czeka mnie rozmowa z ojcem. Strach drży przed karą. Myślę, że kara to jest coś obcego dla Bożych dzieci. Kara z powodu grzechu. To jest coś obcego. Ona została wymierzona, tak jak wspominałem. Sam strach już jest w jakiś sposób pewną udręką, prawda? Kiedy boisz się na to, co przyjdzie. Kiedy boisz się może na wyniki, na które czekasz. Czasami to jest nie do zniesienia, dręczy to nas. Myślimy o tym ciągle i ciągle. To zaczyna kontrolować nasze życie, ale tak jak powiedziałem, nie musisz bać się Boga. Doskonała miłość. Z pewnością doskonała miłość usuwa strach. Masz pokój z Bogiem? Czy masz pokój z Bogiem? Czy jesteś usprawiedliwiony? Czy boisz się Boga może cały czas? Czytałem historię o pewnym hitlerowcu, który ukrywał się przez 32 lata. Z powodu tego, no, że był hitlerowcem, działał w czasie wojny. I w końcu został odkryty. I kiedy reporter zrobił z nim wywiad, mówi, że gdy słyszał radosne okrzyki na zewnątrz, to płakał, bo się bał wyjść. A wydał się, w taki sposób wydało się, że zamówił jakąś większą ilość jedzenia. I go odkryto. Z jednej strony powiedział, że poczuł ulgę. Ale mówi, że tak bardzo się bał, że nie wychodził w ogóle na dwór. Na wieś tylko z oddali patrzył. Strach przed tym, co go czeka, kiedy będzie musiał ponieść karę za to, co zrobił. I mówi się, że dyktator, radziecki dyktator Józef Stalin był człowiekiem, który naprawdę się bał o swoje bezpieczeństwo. W jego rezydencji w Moskwie znajdowało się 8 sypialni. Każdej nocy spał w innej i nikomu o tym nie mówił, żeby nie było wiadomo, gdzie on śpi. Premier Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow swego czasu potępiał Stalina za to, co robił i podczas jednej takiej przemowy, kiedy publicznie znowu wypowiadał się i potępiał Stalina, w końcu jego przemowę ktoś przerwał i wykrzyknął: byłeś jednym z kolegów Stalina, dlaczego go nie powstrzymałeś? Kto to powiedział? Ryknął Chruszczow. I była cisza, jak makiem zasiał. Nikt się nie odezwał. Teraz wiesz, dlaczego? Strach. Jeżeli twoja relacja z Bogiem jest uregulowana, nie musisz się bać. Kto się boi, nie jest dorosły w miłości. Pan Bóg pragnie, aby Jego dzieci żyły, funkcjonowały w atmosferze miłości, zaufania do Niego, a nie strachu, jakiejś kary, udręki. Przecież jako Boże dzieci, posłuchajcie, któż nas odłączy od miłości Bożej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Rzymian 8, 8 rozdział. Nic w całym stworzeniu, nic, co jest w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nie może oddzielić Ciebie od miłości Bożej. Nie musisz się bać.
Kiedy patrzysz na, być może na swoją miłość tak od początku, kiedy się nawracałeś, to może odkrywać, że kiedy byliśmy zgubieni, to baliśmy się Boga. Ja się strasznie bałem przyjścia Bożego jako 15-letni chłopak. Już wam opowiadałem, że bałem się, kiedy moi rodzice nie przychodzili długo do domu, bałem się telewizor włączyć, żeby było pochwycenie. Chrystus przyszedł, a ja zostałem. Strasznie się bałem Bożego gniewu. Ale w momencie, kiedy oddałem życie Bogu jako 15-latek, bardzo dużo się zmieniło. Kiedy zaufałeś Chrystusowi, to myślę, że na początku jest taka mieszanina trochę strachu, trochę miłości. Trochę ufam, potem znowu nie ufam. Tu się boję, trochę się nie boję. Ale kiedy rośniesz, to coraz mniej jest tego strachu, dlatego że miłość wypiera ten strach. Poznajesz swojego Boga, poznajesz swojego Zbawiciela. I strach musi ustępować. Taka jest prawda w życiu Bożych dzieci. A być może dzisiaj ty się boisz. Mam dla ciebie radę. Pojednaj się z Bogiem. Wyznaj swój grzech. Pojednaj się z Bogiem, a przestaniesz się bać. Paweł w liście do Rzymian mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tego Ducha, Jan mówi, dostaliśmy. Wszak nie wzięliście Ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście Ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Do Tymoteusza Paweł w drugim swoim liście 1:7 powiedział, albowiem nie dał nam Bóg Ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości, albo trzeźwego myślenia. To jest w nas. Nie duch strachu, ale mocy, miłości i powściągliwości. Zacytuję jedną z pieśni Johna Trencha, którą cytuje William MacDonald w swoim komentarzu. Śmierć i sąd za mną. Łaska i chwała przede mną. Fale gniewu przetoczyły się nad Jezusem. Tam wyczerpały swoją największą moc. To jest prawda w życiu wierzących ludzi. Kiedy to zrozumiesz? Kiedy tego doświadczysz? Kiedy będziesz wzrastać w poznawaniu tego cudownego Boga? To, co będziesz z pewnością robić, to krzyczeć. Chwała Ci, Boże. Chwała Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże. Nie jesteśmy winni przed Bogiem. Nie boimy się spotkać ze swoim oskarżycielem, prokuratorem, bo tego już nie ma. Takiego nie ma prokuratora w naszym życiu. Jest obrońca, Jezus Chrystus. Dalej mówi Jan, miłujemy albo miłujmy Jego, gdyż On nas przedtem umiłował. Ciągle i ciągle powtarza o miłości, o miłowaniu. Tak jak wspominałem, to jest znak. Miłość jest znakiem chrześcijanina. Miłość do Boga, miłość do człowieka, miłość do Słowa, miłość do Kościoła, miłość do zgubionych. Miłować Boga, tego cenić. Cenić Go sobie bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek w naszym życiu. To znaczy honorować Go, stawać zawsze na pierwszym miejscu, Go wywyższać, uwielbiać. Wywyższać Go bardziej niż wszystko inne. Niż moje hobby, niż mój najwspanialszy serial, niż pieniądze. Jan mówi, że miłujemy Go, albo miłujmy Go. Miłujemy Jego. To jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że On pierwszy Ciebie umiłował. Że On pierwszy to zrobił. Bóg jest zawsze pierwszy. On nigdy nie jest drugi. To Pan Bóg podjął inicjatywę i my uwierzyliśmy. Pomyśl sobie, jak bardzo Ciebie ukochał. Tak bardzo, że ten, który powiedział sam o sobie, że jest miłością, posłał swoją miłość, swojego Syna dla Ciebie. Ale na tym nie zakończył, dlatego że posłał Ducha miłości do Twojego wnętrza. Taki jest Bóg. I Boże Słowo mówi, że On umiłował Ciebie w wieczności. Jeszcze niczego nie było. To On wybrał Ciebie do społeczności, abyś była Jego własnością. On Ciebie przeznaczył do miłości, do tego, żebyście byli w tej cudownej, niezwykłej relacji miłości.
przyczyną miłości jest Bóg. On jest źródłem miłości. Jakże często potrafimy uczyć się i chcemy uczyć się kochać, ale pomijamy Jego, pomijamy źródło. Sami próbujemy z siebie wykrzesać pewną siłę, nie trwając z Nim w społeczności, albo zaniedbując trwanie w Nim, a próbujemy być bardziej święci, bardziej kochać. To jest niemożliwe. On musi być pierwszy we wszystkim. Prawdziwa miłość do Boga jest zawsze odpowiedzią na Boże działanie względem Ciebie. Wiesz co? W życiu chrześcijańskim chodzi o codzienne doświadczanie, codzienne wzrastanie w tej miłości do Boga, miłości do człowieka. Powiedz mi, poznajesz swoją miłość? Coraz głębiej, coraz lepiej. Czy wzrastasz w tej dojrzałej miłości? Bo ta dojrzała miłość, ona rodzi owoce. Pewność, brak strachu. Jako wspólnoty możemy skupiać się na różnych rzeczach. Jedna wspólnota skupia się na ewangelizacji, druga stwierdza, nauczanie jest najważniejsze. Trzecia stwierdzi, relacje są najważniejsze, grupy domowe i tak dalej. Możemy akcentować różne rzeczy w zborze, tym czy tamtym. Jednak pamiętaj o tym, że każdy z tych akcentów to jest produkt uboczny. Czego? Rosnącej miłości do Boga. Rosnącej miłości do Boga. I wiesz co? Strach jest w nas z natury. Stary Sławek się boi Boga. Stary Sławek się boi ludzi. Ale Boża miłość nie mieszka w starym człowieku. Mamy nową naturę. Wiemy doskonale, że Dekalog nakazywał człowiekowi kochać Boga i kochać człowieka. Wymagał tego. Ale on nie był w stanie dać tej miłości do serca. Wlać tą miłość do serca człowieka. Dlatego Bóg musiał posłać Syna. Dlatego Bóg musiał posłać swego Ducha Świętego do naszych serc. Wiesz, co to pokazuje? Jak bardzo niezdolnym do Bożej miłości był człowiek bez Boga. Jesteśmy niezdolni do Bożej miłości bez Niego. Bo jesteśmy grzesznikami. Grzech powoduje smutek, utratę, służbę, zerwanie relacji, chorobę czy nawet śmierć. Grzech ograbia człowieka z Bożych błogosławieństw. Ale jako Boże dziecko, tutaj prawda jest troszkę inna. Jesteśmy tymi, którym przebaczono. Trwaj w Bogu. Kochaj Go. Miłość daje pewność. Miłość usuwa strach. Odwaga, śmiałość, brak strachu, to są owoce miłości. A Pan Bóg chce, żeby ta miłość się doskonaliła w nas. Aby była coraz bardziej widoczna. Kochaj dojrzałą miłością. I to jest moja modlitwa i moje pragnienie dla każdego z nas. Powstańmy do modlitwy.